Anna Klimczak, witam Państwa w programie Tu jest Polska. Moim Państwa gościem jest były minister obrony narodowej oraz marszałek senior, pan Antoni Macierewicz. Witam Panie Ministrze. Witam, szczęść Boże, i witam Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Panie Ministrze, ostatnio jest Pan na językach całej koalicji 13 grudnia. Zarzucane są Panu kłamstwa oraz manipulacje dotyczące Pana komisji. Czy może Pan coś tam przybliżyć więcej na ten temat? No, oczywiście mogę przybliżyć w każdej z tych spraw, ale obawiam się, że nie mamy tak wiele czasu. Powiem taką rzecz, która wydaje mi się być szczególnie ważna i mająca olbrzymie znaczenie. Ten atak pana Donalda Tuska i jego najbliższych ludzi ma tak naprawdę jeden cel. Jeden cel. Zdajcie sobie Państwo sprawę, myślę, że wszyscy mamy tą świadomość, że badanie zbrodni rosyjskich jest jednym, zwłaszcza w sytuacji agresji rosyjskiej, która zmierza do zniszczenia całej Europy, przecież nie tylko Ukrainy, ale przecież także Polski, także innych państw, to jest fundamentalna sprawa. Otóż w tej sytuacji badanie zbrodni przestępstw pana Putina i Rosjan no jest jedną z ważniejszych spraw, której jest obowiązek uświadomienia narodowi polskiemu, jak wielkim niebezpieczeństwem jest prorosyjski punkt widzenia i prorosyjska polityka. Tymczasem pan Donald Tusk od tamtego czasu, czyli od co najmniej 15-20 lat, nieustannie broni, wspiera pana Putina, a w sprawie zbrodni smoleńskiej robi wszystko, żeby odpowiedzialność pana Putina nie była przez Polskę brana pod uwagę. To jest zdrada. To jest działanie nieprawdopodobne. Oczywiście tak było w przeszłości w związku ze zbrodnią katyńską. Ja nawet siedziałem w więzieniu z chłopakiem, który wtedy miał 17 lat i został 3 lata więzienia dostał. Ja w 1968 roku go spotkałem w więzieniu. 3 lata więzienia dostał za to, że napisał, iż Katyń to zbrodnia rosyjska na swoim domu. I za to dostał taką karę, bo wtedy prawda o Katyniu była karana przez komunistów, a teraz jest karana prawda o zbrodni smoleńskiej, ba nawet więcej, pani mówi, że oni mnie atakują, ale to jest nieprawdopodobne. Oni robią wszystko, żeby Polacy nie wiedzieli o tym, że pana prezydenta i polską elitę narodową, i polską elitę wojskową zamordował Putin. Zamordował właśnie po to, żeby wyeliminować formację patriotyczną i katolicką z rządzenia Polską, po to, żeby objął władzę ktoś, kto idzie na rzecz sojuszu z Rosją i z Niemcami. No i to właśnie taką politykę od roku 2010 roku do 2015 prowadził Donald Tusk. Właśnie taką. Otóż miejmy świadomość, że to jest próba. Ten atak na mnie jest próbą, że tak powiem, zakwestionowania patriotyzmu narodu polskiego i sprawienia, żebyśmy jako naród nie mieli świadomości, co jest naszym obowiązkiem. Oni twierdzą, że to, co ja robię, to jest nienawiść do narodu polskiego, czyli nienawiścią do narodu polskiego jest ujawnianie zbrodni rosyjskiej, tak? Czyli co? Podziałem narodu polskiego jest ujawnianie, że nie możemy jako Polacy wspierać Rosjan w ich zbrodni przeciwko naszemu narodowi. No to jest po prostu szaleństwo, które oni realizują, i chcę, żebyśmy tak to traktowali. To trzeba za wszelką cenę wyeliminować. To jest przestępstwo, ale to jest szaleństwo także, ponieważ my jesteśmy nieporównanie silniejszym i bardziej patriotycznie świadomym narodem. Mieliśmy takie problemy już dawno i przed 89 roku i wcześniej w XVIII i XIX wieku. W związku z tym tutaj pod tym względem jesteśmy doświadczeni. Tak się złożyło, że moja rodzina w tej sprawie wielokrotnie miała swoje złe konsekwencje.
konsekwencje, dlatego, bo to była i rodzina patriotyczna i niepodległościowa. Więc raz jeszcze chcę powtórzyć. Obowiązkiem narodu polskiego jest ujawnianie zbrodni rosyjskiej i nie wyobrażam sobie, żeby jako poseł, jako minister obrony narodowej, a jako wiceprezes patriotycznej formacji Prawa i Sprawiedliwości nie mieć obowiązku realizacji tego. Ci, którzy to zwalczają, to jest formacja zdradziecka i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Właśnie tu pan minister przed chwilą wspomniał, elita polskiego państwa zginęła. Czy w normalnie funkcjonującym państwie doprowadza się do tego, żeby Rosja przejęła właśnie śledztwo i tak dalej? Czy to nie powinno być... Mówi pani rzecz w ogóle kluczową, którą się ukrywa. Rzeczywiście pan Donald Tusk już 10 kwietnia podczas rozmowy z Putinem koło godziny 10 podjął decyzję, żeby przyjąć tak zwaną konwencję chicagowską. Otóż ta konwencja chicagowska dotyczy wyłącznie nie państwowych samolotów i nie wojskowych samolotów, tylko cywilnych, wyłącznie. I ma swoje konsekwencje. Konsekwencją konwencji chicagowskiej jest to, że to państwo, w którym była katastrofa, przejmuje całość badania tej katastrofy, pisanie raportu i publikowanie raportu o tej katastrofie oraz decydowanie o wszystkich fragmentach samolotu, które na danym miejscu się rozbiły, czy na danym miejscu zostały tam, spadły tam. Więc to była decyzja o oddaniu Rosjanom, oddaniu Putinowi pełnej kompetencji co do badania tej katastrofy i decydowania o tej katastrofie. No i do dzisiaj właśnie skutkiem tego Rosjanie trzymają wrak. Co więcej, z tego, co do nas docierało, jakie informacje otrzymywaliśmy, jest takie, że już mniej więcej w drugim, trzecim roku, jeżeli chodzi o części wraku, to wyeliminowano z tego miejsca, gdzie one się znajdują, ponad 30% wraku, czyli to, co jest na miejscu, to jest jakieś 65-70% wraku. A komisja, którą powołał pan Donald Tusk, tak zwana komisja Millera, warto sobie z tego zdawać sprawę, nie robiła podstawowych badań, nie badano materiałów wybuchowych, nie analizowano fragmentów wraku, nie badano tych ludzi, którzy zostali zamordowani i w ogóle ich nie analizowano. Jak państwo wiecie, zostali oni zamknięci i w ogóle nie wolno było otworzyć ich miejsc. Dopiero jak się zmieniła władza, można było te badania rozpocząć. To są rzeczy, które uniemożliwiały im, ale tego chciał pan Donald Tusk, uniemożliwiały im zbadanie zbrodni smoleńskiej. Na tym to właśnie polegało. Były same kłamstwa i dezinformacje o tym, jak do tego doszło, jak do tej zbrodni doszło. Ale chcę państwu powtórzyć taką rzecz, która jest mało bardzo znana, a niesłychanie ważna. Wojskowa część tej komisji pana Millera bardzo była wstrząśnięta, gdy taką politykę wobec nich prowadzono. I doprowadzili do tego, że w grudniu 2010 roku został opublikowany przez nich raport, który jednoznacznie stwierdzał, że nie jest prawdą, iż winą polskich pilotów jest to, że samolot szedł zbyt nisko, że nie było czegoś takiego, że to jest kłamstwo raportu pani Nadine. Ten materiał jest opublikowany, możecie państwo go, jeżeli będziecie chcieli, pani pozwoli, to ja mogę przesłać ten materiał, żeby państwo się z tym zapoznali. Czyli krótko mówiąc, komisja Millera wiedziała, że to jest kłamstwo, a mimo to została zmuszona przez pana Donalda Tuska, by później, kiedy opublikowano ostateczny raport w lipcu 2011 roku, napisać dokładnie to samo, co napisali Rosjanie, że winą polskich pilotów było to, że zeszli zbyt nisko i dlatego doszło do tej tragedii. Ale powtarzam, sami opublikowali prawdę kilka miesięcy wcześniej,
ale ją zmienili. Dlaczego ją zmienili? Bo niestety Tusk im kazał, a oni Tuska słyszeli. Bo była jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wie. Mianowicie w kwietniu, zaraz po tragedii, zmieniono ustawę. I ta zmiana polegała na tym, że dano premierowi kompetencje decydowania o komisji i nie tylko o organizacji, ale także o zapisie tekstu. I w związku z tym pan Donald Tusk, gdy ten raport przez wojskowych został napisany, został zmuszony przez Putina do zmiany i on zmusił z kolei swoich współpracowników, żeby kłamstwo zostało wpisane. Mówię o tym dlatego, żebyście państwo sobie zdawali sprawę, że ta nienawiść Putina, nie tylko do mnie, tylko do wszystkich patriotów polskich, jest oparta na wiedzy. On wie, że kłamie. On ma pełną świadomość, że oszukuje. On wie, że wspiera Putina. On się czegoś strasznie boi i jest strasznie związany z podporządkowaniem się Putinowi. Warto sobie z tego zdawać sprawę. No i stąd takie bzdury, które on formułuje. Takie rzeczy zupełnie, zupełnie absurdalne i abstrakcyjne. Dzisiaj była taka komisja, która się zajmowała podobno współpracą z Rosją i ta komisja mnie oskarżyła, że ja w latach 2015-2016 prowadziłem jako minister obrony narodowej prorosyjskie działania. No wiecie, co było prorosyjskim działaniem? To, że załatwiłem w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że na stałe w Polsce, wtedy, kiedy nam będzie to potrzebne, będzie armia amerykańska. I rzeczywiście wtedy udało się sprowadzić już 4,5 tysiące żołnierzy amerykańskich w 2016 roku, a teraz jest ich 11 tysięcy i to daje nam pewnego rodzaju gwarancję. Rosjanie zdają sobie sprawę, że atak na Polskę to jest atak na Stany Zjednoczone. W związku z tym daje to nam duże bezpieczeństwo. Tych zmian było bardzo wiele. Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej, no, które dają gwarancję. Tak, które nie pasowało, panie ministrze, dają gwarancję, pan. Dają gwarancję lokalnym społecznościom, że społeczności lokalne czują się bezpieczne. No prawda? Teraz jak powódź była, to przecież no wojsko obronne... Teraz była powódź i wcześniej wielokrotnie w różnych rzeczach bronią granicy wschodniej. No po prostu są jednym z bardziej istotnych formacji armii polskiej. A były tak niepotrzebne, pamiętamy. Zrobienie tego, co pan Tusk zlikwidował w roku 2002, tę obronę przed w Redzikowie, przed agresją atomową, agresją rosyjską. Tarcza antyrakietowa, która tam została zbudowana, no, moją decyzją w 2016 roku. Nie mówiąc o zwiększeniu liczby wojsk do 125 tysięcy z 90 tysięcy, nie mówiąc wreszcie do całej produkcji najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, który nie był przedtem produkowany, chociaż jego, tak powiem, koncepcje istniały już wiele lat. Ale armatochaubice Krab nie były budowane. Dopiero ja o tym zdecydowałem, podobnie jak o wielu innych tych materiałach, które dawały gwarancję wojsku, żeby wzmocnić i przekształcić wojsko rzeczywiście sprawną strukturę. Przeniesienie wojska z zachodu, gdzie ono było utrzymywane przez pana Donalda Tuska, na wschód, bo on zlikwidował prawie wszystkie wojska na wschodzie, tak żeby Rosjanie mogli nas zaatakować w dowolny sobie sposób i jeszcze do tego, jak wiadomo, została przyjęta decyzja, że Polska ma się bronić dopiero na Wiśle, prawda? Czyli oddająca cały wschód Polski Rosjanom. Mówię o niektórych sprawach, po to, żebyście państwo sobie zdawali sprawę, jak olbrzymią ilość rzeczy trzeba było zrobić, żeby odbudować bezpieczeństwo Polski. To akurat na mnie spadło. A teraz okazuje się, że byłem prorosyjski. Czyli sprowadzając tutaj Amerykanów, byłem prorosyjski. Sprowadzając NATO-wców, byłem prorosyjski. Budując Wojska Obrony Terytorialne, byłem prorosyjski. Dając gwarancję, że Rosjanie nie będą mogli nas zaatakować atomową strukturą, byłem prorosyjski. No, to jest po prostu jakaś paranoja. Paranoja.
Panie ministrze, wrócę się jeszcze do pana komisji. W pana komisji były bardzo znani profesorowie, uczeni, no, ludzie, wybitni, wykształceni. Wybitni, współpracujemy tutaj Wiesław, nadal. Tutaj Binienda, to po prostu niesamowity człowiek. Ale Szuradziński, Binienda, no, tak. Najwybitniejszy polski pilot, pan Więckowski, najwybitniejszy człowiek, który do dzisiaj zresztą pracuje w lotnictwie. Człowiek, który jest jedynym znającym się na Tu-154, ponieważ ma najliczniejszy przelot Tu-154 ze wszystkich polskich lotników. Więc to jest Kazimierz także Nowaczyk, prawda, wybitny fizyk, no i tak dalej, i tak dalej. To jest rzeczywiście zespół ludzi o najwyższym poziomie intelektualnym. Rzeczywiście pracowali bardzo długo, 8 lat ta praca trwała. Gigantyczna była, olbrzymia trudność i dzięki temu została zrobiona bardzo wiele prac, ale najważniejszą pracą było rekonstrukcja samolotu i wskazanie, w których miejscach fragmentów zniszczonego samolotu są ślady znaczników materiałów wybuchowych. I takie miejsca przez nas zostały, 30 takich miejsc, zarówno na początku w kokpicie, jak i na końcu samolotu, zarówno w lewym skrzydle, jak i w prawym skrzydle. Cały samolot nosi, fragmenty samolotu noszą znaczniki materiałów wybuchowych. No i to tak naprawdę jest rzeczą rozstrzygającą o tym, co się naprawdę stało. Samolot został wysadzony w powietrze. No ale jest wielu takich ludzi, którzy mówią, że przez pancerną brzozę nie gniocja, nie łamiocja. Proszę Państwa, dzisiaj była konferencja w Sejmie w tej sprawie i między innymi pan Kazimierz Nowaczyk pokazywał to i pokazał wiele rzeczy pokazał, ale jedna daje największe wrażenie, jak sądzę. Mianowicie zestawił tą brzozę, jej wielkość, szerokość z tym fragmentem samolotu, czyli lewym skrzydłem. No, to jest 1:20 mniej więcej różnica między tymi dwoma częściami. Widać, że to jest malutkie drzewo, słabiutkie drzewo w zestawieniu z olbrzymim materiałem, fragmentem samolotu i no, bardzo skutecznie zbudowanym. Panie ministrze, co ze świadkami zdarzenia? Co z seryjnym samobójcą? Dlaczego po przyjęciu władzy PiS nagle seryjny samobójca przestał istnieć? Nic się nie działo, jak PiS przejęło władzę. No to jest jedna z bardziej dramatycznych spraw. Rzeczywiście jest wiele domniemań i podejrzeń, że szereg osób, którzy zostali przedstawieni jako samobójcy bądź jako ludzie, którzy zmarli, tak się złożyło, że był to piątek. No i że ich przez 2 co najmniej dni w żaden sposób nie badano. Dopiero badano ich w poniedziałek, prawda? Czyli piątek, no, czasem rano, czasem wieczorem, do poranka poniedziałkowego, no, dawało możliwości bardzo głębokich zmian. Jest, no, przynajmniej jeden, ale może nawet więcej spraw, co do których należy wziąć poważnie pod uwagę, że ta osoba została zamordowana. Mówię o jednym z pilotów, który lądował przed samolotem 101 właśnie w Smoleńsku. Ale jeszcze o jednym chcę powiedzieć, bo niestety państwu nie przekazuje się wiedzy na temat tego dramatu. W związku z tym o wielu rzeczach państwo nie wiecie. No na przykład opinia publiczna w Polsce nie ma wiedzy, że w roku 2022 w Polsce był jeden ostatni szef wojska Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, pan Christopher Miller, który publicznie w Polsce powiedział, tak, to właśnie Putin zamordował prezydenta i polską elitę narodową. Człowiek, powiedział to człowiek, który był szefem
wojska i Ministerstwa Obrony Stanów Zjednoczonych, więc który ma olbrzymią wiedzę na ten temat. Olbrzymią wiedzę. Jednoznacznie to publicznie w Polsce powiedział. Ba, też w roku 2022 została podjęta decyzja przez sąd polski. Przez sąd warszawski, okręgowy sąd w Warszawie, który chyba w listopadzie 2022 roku podjął decyzję, że trzeba aresztować trzech funkcjonariuszy rosyjskich, którzy są podejrzani o to, że przygotowywali doprowadzenie do śmierci wszystkich, którzy lecieli 101, że tak działali, kierując samolotem, żeby zamordować polskich, tych, którzy, polską elitę narodową. Czyli zbrodnia smoleńska nie ulega w ogóle wątpliwości nawet dla systemu prawnego, ale to się chowa, o tym się milczy. Nawet międzynarodowa struktura mająca największą wiedzę o tym, czyli armia amerykańska i jej szef, jednoznacznie powiedział, co się stało. Mówię o tym dlatego, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że my jesteśmy w Polsce zdominowani teraz przez propagandę rosyjską. Taka jest sytuacja. A zarzuca się wszystko Prawu i Sprawiedliwości, bo tak cały czas się no, z całym szacunkiem mogę być nawet w jakimś sensie z tego, no, mieć szczególny do tego stosunek, nie tylko PiS-owi, ale nawet mnie. Panie ministrze, pamiętamy dobrze gest premiera Donalda Tuska w Smoleńsku oraz jak przyleciały trumny do Polski, bo takie śmiechy Bronisława Komorowskiego, ówczesnego marszałka Sejmu, śmiechy były jak przyleciały, to był jednoznaczny gest. Dla wielu ludzi jest to jednoznaczne, jak Tusk właśnie z Putinem tam sobie... No, ten gest nawet, warto sobie zdawać sprawę, że on oznaczał, iż to jest wynik porozumienia. Znaczy, to jest symbol, porozumieliśmy się, zgodziliśmy się dalej coś wspólnie załatwiać, prawda? To pokazuje ten gest, więc to ma rzeczywiście olbrzymie znaczenie polityczne i merytoryczne. Potwierdza to wszystko, co wiemy o działaniu pana Tuska 10 kwietnia, bo on już 10 kwietnia podporządkował się absolutnie Putinowi i do dnia dzisiejszego się mu podporządkowuje, chociaż wie dobrze, co naprawdę się zdarzyło. Za to ta sprawa, o której pani mówi, no rzeczywiście żenująca, że w takiej sytuacji, gdy byli przy pochowywaniu tych, którzy zostali zamordowani nad Smoleńskiem, że oni się śmiali i tak się zachowywali, to tylko świadczy o ich prymitywizmie po prostu, o prymitywizmie tych ludzi. Bardzo mi przykro, ale tak właśnie jest. Panie ministrze, czy możemy się spodziewać wraku w Polsce, czy już nie? Już nawet nie ma takiej możliwości. Proszę Państwa, decyzję w tej sprawie podjął Donald Tusk już 10 kwietnia. I później na przełomie maja i czerwca pan Miller, ówczesny minister spraw wewnętrznych, to nawiasem mówiąc, warto sobie uświadomić, że minister spraw wewnętrznych został mianowany szefem komisji badającej dramat smoleński w sytuacji, w której on, będąc ministrem spraw wewnętrznych, między innymi był też szefem całych struktur, które miały na celu bronienie pana prezydenta właśnie wtedy, kiedy on wyleciał. Sprawdzanie wszystkich kwestii na lotnisku, ludzi, którzy się zajmowali lotniskiem i tak dalej, a tego nie zrobili. To był człowiek odpowiedzialny za to, że pan prezydent, no myślę, że na polecenie pana Tuska, że pan prezydent nie był chroniony w tej sprawie, nie miał zapasowego samolotu, a był obowiązek, żeby był drugi równolegle samolot, tak, żeby wtedy, kiedy ten okaże się być niesprawny, który był przygotowany, można było, prezydent mógł użyć innego samolotu. Nie dano mu innego samolotu, miał polecieć tym samolotem, tym, koniecznie tym. Dlaczego tym? No, powiem Państwu sprawę, która jest niesłychanie ważna i która została przez nas zanalizowana. Jak Państwo wiecie, zostałem oskarżony o to, że zniszczyliśmy samolot numer 102. Zniszczyliśmy.
badając go, zniszczyliśmy. No, to jest nie tylko oszustwo, ale niebywałe kłamstwo, dlatego, bo w roku 2012 okazało się, że ten samolot, a dokładnie jego silnik, główny silnik numer 2, ma awarię. Ma taką awarię, która gdyby go nadal używać, mogłaby doprowadzić do zniszczenia wszystkich silników i do katastrofy i dramatu tych ludzi, którzy tam wtedy lecieli. W związku z tym w styczniu 2013 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zakazało dalej latać tym samolotem. Po prostu ten samolot został pozbawiony możliwości latania. Nie dokonano jego naprawy. Ani dokonano dlatego, bo okazało się, że ta awaria, i to jest opinia techników, którzy to badali, że ta awaria była zrobiona w Rosji podczas remontu tego samolotu, wtedy, kiedy był remont 101 i 102 w Rosji. Czyli krótko mówiąc, wynikało z tego, że ta firma Deripaski, przyjaciela pana Putina, która została, tak powiem, zdecydowana, że będzie się zajmowała remontem tego samolotu, robiła różne rzeczy. Na przykład na pewno zrobiła awarię w 102, więc i w 101 też coś zrobiła, co doprowadziło do wybuchu. I dlatego ta sprawa została ukryta. Po dzień dzisiejszy zarówno pan Tomczyk, jak i pan Miller, jak i pan Kosiniak-Kamysz nie mówią w ogóle o tej awarii w 2012 roku i o tym, że ta awaria została wykonana przez Rosjan. Bronią Rosjan, bronią Putina, kłamią, oszukują. No bardzo mi jest przykro, ale jak można tak postępować, będąc Polakiem, to ja tego nie rozumiem. Panie ministrze, a przecież wiemy, że Lech Kaczyński, prezydent świętej pamięci, naraził się Putinowi w Gruzji, wypowiadając wtedy słowa, które... Wiecie państwo, przepraszam, że pani przerywam, pani mówi o przywołaniu przez pana prezydenta, iż teraz jest atakowana Gruzja, a w przyszłości mogą być Ukraina, mogą być państwa bałtyckie, Polska. Może być... No niestety okazało się, że Polska i on sam nie byli na końcu atakowani, tylko natychmiast później. Ta sprawa jest poważniejsza. Ta sprawa jest poważniejsza, już o tym mówiłem, chcę to raz jeszcze przywrócić. Pan Putin przygotowywał już wtedy agresję na Europę i likwidacja niepodległościowej formacji polskiej była, on uważał, że dla niego jest konieczna, by móc doprowadzić do sojuszu z Niemcami, bo to jest dla niego fundamentalne. Sojusz Rosji z Niemcami jest fundamentalną perspektywą zdominowania całej Europy, a Polska jest tego blokadą, zwłaszcza jeżeli jest niepodległościowa, to wtedy jest blokadą. I rzeczywiście pan prezydent Lech Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, formacje chrześcijańskie, katolickie i niepodległościowe jednoznacznie odbudowywały siłę narodu i państwa polskiego tak, żeby nie być podporządkowanym Rosji, nie być podporządkowanym Niemcom, być niepodległym państwem. I dlatego zbrodnia smoleńska została zrealizowana. To nie była sprawa uczuciowa. To była sprawa zbrodnicza, mająca na celu ułatwić ofensywę rosyjską w Europie. No ale został pan nazwany, panie ministrze, zdrajcą dyplomatycznym dzisiaj. Także... Nie wiem, Nie robi to na mnie wrażenia, proszę państwa, dlatego, bo Gierek i jego ludzie nazywali mnie w różny sposób i to jest rzecz, z którą trzeba się w Polsce liczyć, walcząc o niepodległość. Na szczęście, dzięki Bogu, dzisiaj nie jesteśmy atakowani militarnie, choć niektórzy ludzie giną. Ale trzeba mieć świadomość, że tak długo, jak długo mamy właśnie państwo, które możemy odbudowywać tak, żeby mogło się bronić, to daje nam gwarancję,
że nie będziemy w tej sytuacji, w jakiej byliśmy po XVIII wieku, kiedy musieliśmy realizować powstania, które zwykle niestety były dramatyczne i które przynosiły tragedię narodowi polskiemu, bo musieliśmy walczyć o niepodległość, ale byliśmy nieporównanie słabi. Teraz jesteśmy silniejsi. Teraz odbudujmy niepodległą Polskę. Teraz wywalczmy prezydenta Rzeczpospolitej. Teraz wywalczmy większość w Sejmie. Teraz odbudujmy polskie media i odbudujmy polską gospodarkę i sprawmy, żeby nie niszczono polskich rodzin, nie niszczono naszej tożsamości historycznej i religijnej, bo to jest próba zniszczenia i państwa, i narodu polskiego. I tymi pięknymi słowami będę z Państwem się żegnała. Moim i Państwa gościem był były minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dzięki Państwu. Dziękuję. Z Panem Bogiem.